W ostatnich dniach dość głośno zrobiło się w temacie zamiarów inwestycyjnych fabryki mebli Forte w Suwałkach, które planują modernizację i rozbudowę swojej firmy przy ulicy Północnej w Suwałkach. Mieszkańcy nie do końca wiedzą, jakie przedsięwzięcie inwestycyjne fabryki będą realizowały. Dlatego też jest dużo niepokoju takiego społecznego, który do nas również dociera, chociaż formalnie jeszcze żadnej petycji, żadnych wystąpień ze strony mieszkańców nie mamy, ale wiem, że są zbierane podpisy. I dlatego też, żeby ten temat troszeczkę przybliżyć, zaprosiłem na ostatnią sesję Rady Miejskiej przedstawicieli fabryk mebli Forte, którzy wyjaśnili, co chcą zrobić właśnie w swojej fabryce na ulicy Północnej. Planowana inwestycja będzie polegała na budowie nowoczesnej kotłowni, która zastąpi istniejącą, wyeksploatowaną instalację zasilaną m.in. węglem. Do spalarni będą kierowane wyłącznie odpady powstające w wyniku działalności zakładu, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych. Budynek będzie zajmować powierzchnię około 1000 m². Dodatkowo w ramach inwestycji przewidziano magazynowanie paliwa dla palnika pomocniczego zasilanego gazem LPG. Uzyskaliśmy taką pozytywną opinię, że nie trzeba tutaj prowadzić oceny oddziaływania na środowisko przy tym przedsięwzięciu, że nie jest wymagalny raport oddziaływania na środowisko. Ale mimo takich opinii tych organów, Urząd Miejski wydał postanowienie obligujące inwestora, czyli fabryki mebli Forte, do opracowania pełnego raportu oddziaływania na środowisko. Raport został opublikowany m.in. w dwutygodniku suwalskim, w siedzibie firmy Forte czy w biuletynie informacji publicznej. Postanowiliśmy z fabryką mebli Forte, że zorganizujemy na przełomie maja-czerwca jeszcze takie otwarte spotkanie wyjaśniające, informacyjne dla mieszkańców, szczególnie osiedla Kamena, żeby wyjaśnić wszystko, co tam będzie się działo, jak to ma funkcjonować, jak przyjdzie już do realizacji tego nowego przedsięwzięcia. Przedstawiciele fabryk mebli Forte już teraz uspokajają, że inwestycja będzie bezpieczna zarówno dla środowiska, jak i dla mieszkańców Suwałk. Wiadomo, że dzisiaj reżimy dotyczące środowiska są wyższe. Te wymagania, te normy zostały znacznie podwyższone. Czyli powinniśmy być spokojni, że to, co powstaje teraz, jest dla środowiska bardziej korzystniejsze niż to, co powstało kiedyś. I również ta spalarnia nowa, ta kotłownia jest w innej lokalizacji, gdzieś tam może 50, może 70 metrów dalej od istniejącej właśnie kotłowni. Kilka tygodni temu poinformowano, że na terenie Suwałk znajduje się blisko 500 posesji, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej. Urząd Miejski w Suwałkach zebrał już częściowe dane w tej sprawie. To wszystko wymaga dalszego badania, dalszej kontroli. Do tych mieszkańców, do tych właścicieli nieruchomości, którzy nie udzielili nam odpowiedzi, jeszcze raz wystąpimy. Natomiast również uruchamiamy kontrolę, czyli w terenie, tutaj Straż Miejska i Ochrona Środowiska Urzędu Miejskiego uda się do miejsca, gdzie te nieruchomości są. Bo w odpowiedzi na blisko 465 wysłanych pism, aż 124 osoby nie przedłożyły informacji zwrotnej. Do nich ponownie trafią listy z prośbą o udzielenie informacji. Skontrolowanych już teraz zostanie 12 posesji, gdzie właściciele poinformowali, że nie posiadają szamba ani podłączenia do sieci. Aż 293 osoby poinformowały, że na ich działkach znajdują się szamba. Chcemy też pomóc i będzie przygotowany taki program, który ma na celu właśnie wsparcie finansowe w kosztach budowy takiego przyłącza. To jest przed nami, ale to jest taki proces związany właśnie z dbałością, z troską o stan środowiska, o stan szczególnie wód, tych płynących i wód podziemnych. I to jest takie w pewnym sensie pokłosie tej akcji, która była wykonana tutaj na Czarnej Hańczy, czyli czyszczenie rzeki Czarnej Hańczy. Przypomnijmy, że pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach odkryli nielegalne wkopane rury
odprowadzające nieczystości do Czarnej Hańczy. Oprócz tego znaleziono na dnie rzeki oraz w jej otoczeniu sprzęt RTV i AGD, bojler o pojemności 200 litrów, damskie torebki, setki butelek po alkoholu, czy też kasę fiskalną, ale również niewybuch oraz wnyk z martwym bobrem. Nowa kategoria pojawi się w 2022 roku w suwalskim budżecie obywatelskim i będzie dotyczyć rozwoju terenów zielonych w Suwałkach. Na cały budżet partycypacyjny, podobnie jak w ostatnich latach, przeznaczone będzie 2,6 miliona złotych. Realizowane będą zarówno projekty inwestycyjne, jak i społeczne. Mamy 100 tysięcy złotych na jakieś małe takie działania inwestycyjne, które będą polegały na przykład na zorganizowaniu mini parku, no może ukwiecenie miasta, może inne jakieś działania takie dotyczące zieleni w naszym mieście. Pozostałe reguły suwalskiego budżetu obywatelskiego pozostaną bez zmian. Ogólna suma środków zostanie podzielona na projekty kulturalne i społeczne, inwestycyjne duże i małe oraz wspomniany budżet zielony. Nasi mieszkańcy mają różne propozycje i tutaj składają te wnioski, później głosowanie. Chcemy otworzyć już termin składania wniosków, będzie od 31 maja do 25 czerwca tego roku. Zachęcam właśnie do zastanowienia się, co w swoim najbliższym otoczeniu można poprawić, jak te środki zagospodarować. No i później we wrześniu, w październiku będzie głosowanie i w drugiej połowie listopada rozstrzygnięcie właśnie tego budżetu obywatelskiego. Policzymy te wszystkie głosy. Wpiszemy do budżetu na przyszły rok i będzie realizacja. Kompletny harmonogram wdrożenia suwalskiego budżetu obywatelskiego na rok 2022 można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach lub uzyskać informacje u pracowników Wydziału Inwestycji.